möglich, setzen Sie Ihre Brille an. Ansonsten. Ja, so gib Gas. Es darf nur eine Person erzählen. Halten Sie den Kopf gerade. Lachen Sie nicht und schließen Sie Ihren Mund. Fertig. Dann drücken Sie bitte jetzt den grünen Knopf. Fertig. Okay. Już? No, no już tak? Takie zdjęcia, tylko jeszcze czekam, bo to lady po... Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kopf gerade halten, dass Sie nicht lachen. Also, ja. Sind Sie zufrieden mit dem Foto? Dann drücken Sie jetzt den grünen Knopf. No nie wiem, czy będzie się śmieszy. Jest super. Jest okej? Tak, jest okej. Mi to jest obojętne. Ale zakapią, co? A teraz jedziemy sobie z Grzesiem wyrobić paszporty. Paszporty? Tak. Wyglądam jak para morderców. No, żebyś wiedziała, jak para morderców. Ale ty przynajmniej bardziej opalony jesteś. Co? Ty przynajmniej bardziej opalony. To ty prędzej jak do Australii, ja to oni cię wezmą ja jako większe, swojego. Ja mam ciemniejszą karnację jebać, nie? Nie. A to jest tutaj, nie? To jest to Auhofstrasse. To jest tu. No pisała Auhofstrasse 19A. Właśnie? Ja wcale nie wiedziałem, że ja myślałem, że to było w tym. Ale myśmy już tam przejeżdżali, tam była ambasada. No ja wiem, ale tutaj pisze, patrz, Auhofstrasse 19B. Tu jest Auhofstrasse. No to jest może jakieś inne wejście. I może tak, że z tej strony też jest. Może być tak, patrz, jak się tutaj robaki zagnieździły, chodź. Uwiewa do mnie. A za chwilę nas schaltują i odbiorą kamerkę. Napisałem. Ja tak do widzenia 1600. No dobrze się trzymasz. No. Ty wiesz, że ja niewyraźnie widzę z tej odległości? Takie lekko zamazane. Trochę większe mogliby to robić wszystko, bo to jest tutaj spokój. Nikt ci tego nie przyjmie. Co? Nikt tego nie przyjmie, bo się nie doczytał w ogóle. W Polsce. Ojej, czy ja pamiętam jeszcze adres, tylko... Od nas, miejscowości data, czyli 61 i... Proszę pani, lewy palec wskazujący, lewy. Tu, tak? Proszę
Uwaga, moment, ja to muszę uwiecznić. Uwiecznić. Jest pani pierwsza, która coś takiego czyni. Tak. Dobrze, dziękuję. Prawie teraz? Teraz. Dziękuję. Uzębienie? Nie. No i nie wiadomo. Nie mogę tego głupno szczętu pokazać. Teraz się tak patrzę po prostu mi w oczy. To jest dla pani potwierdzenie. Tak. Tą karteczkę pani dostanie, więc nie musi pani fotografować. Ja wiem, ale ja lubię tak action. No, naprawdę. A zgadza się pan, żeby pan ten był na moim filmiku? Pan taki miły. Pani wszystko tak robi? Ja nie wiem, no Grzesiu? No tak. Tak czarująco. Wszystko pod kontrolą musi być, żeby potem nie było, wie pan. Prasa musi być wszystko czarno na białym. No i co? Proszę pan, tu jest przewidywany termin odbioru paszportu. O tu gdzie trzymam palec. Tak. 22 lipca. Tak. Paszport będzie na pewno szybko, niż trzeba pan wskazuje. Mm-hmm. Tu jest strona internetowa. Tak jest. A to numer pani zlecenia, ten drugi. Ale pan używa niewłaściwego palca, chciałam powiedzieć. Dlaczego? No tak. Tego powinien. No, tak mi się wydaje. To wskazujące. No, pani, a tak. Ten no i wie pan, jak ja się poczułam? Okropnie. No. Czyli jeszcze. Tak jest. Tak, tam nie było. Pani dobra. Nie tak, tak jest. Proszę pani, więc tak. To jest numer zlecenia. Tak jest. Wchodzi pani na tę stronę, mhm. Tak? Wpisuje pani ten numer i jest komunikat na ekranie. Mhm. Jeżeli będzie komunikat brzmiał, paszport gotowy do odbioru. To znaczy, że tak. Go mam. I wtedy pani przychodzi. Okay. Proszę wziąć poprzedni paszport swój i wtedy. Dobra? Dobrze. A to była specjalna instrukcja dla blondynki, czy tak zawsze? Pan. No. Na to klepie. O. Dobrze, no, ja wolałam zapytać, bo ja tylko farbowana jestem, ale mimo wszystko. Pani, moja żona też jest blondynka. Tak? Tak. A to pan już ma tufę krwi, tak? Aha, rozumiem. Dobra, dziękuję. Proszę pani. Tak jest. 110 euro płatne w kasie. Nie ma rabatu? Nie ma. Znaczy jest. No. Ale? A seniorów 70 lat. Jeszcze to jeszcze muszę trochę poczekać. No dobra, no niech będzie, no co mam zrobić. Nie tylko ty potrafisz, nie? Do widzenia.